Cześć, tutaj VDR, witam was w nowym odcinku i dzisiaj odcinek z Leichterem KPZ 70, o ile dobrze pamiętam, tak się ten czołg nazywa. Tak, tutaj Leichter KPZ 70, jest to drugi czołg nowy, który można dostać z takich skrzynek Waffentragera. I z tym czołgiem nie było materiału jeszcze u mnie na kanale, zostawiłem go sobie na później, ale w końcu nie będę robił takiej prawilnej recenzji, tylko po prostu zagramy sobie godzinę z i zobaczycie, jak on wygląda w praniu. Troszkę tam miałem przygotowane na jego temat, ale jak więcej nim pograłem, to szczerze bardziej się z tym czołgiem polubiłem i bardziej go zacząłem doceniać niż po tych kilku bitwach, które miałem przed jego premierą. Zaczniemy sobie od armaty. 90 mm działo, 240 uszkodzeń, 320 na burzakach, co jest istotne, bo mamy 105 mm penetracji, 260 na goldzie, to też jest dobre, bo wystarcza tej penetracji, żeby walczyć z czołgami, które przeważnie spotykamy. 190 na podstawie, spoko, do tego to są pociski APCR, czyli latają szybko i łatwo nimi strzelać do dalekich celów. 0,33 celności podstawowej, całkiem fajnie jak na taki czołg, 2,1 sekundy celowania, tu by mogło być trochę lepiej, ale ogólnie dramatu nie ma. Szybkostrzelność tego działa jest dość niska, no niestety nie mamy tu magazynka, nie mamy wysokiej alfy, więc fajnie byłoby mieć chociaż ten DPM. On nie jest rewelacyjny, ale pamiętajmy o tym, że mamy te burzaki i ten DPM można trochę podbić sobie, jeżeli z tych burzaków będziemy rozsądnie i umiejętnie korzystali. 17 stopni opuszczenia działa. I z tego warto korzystać i warto pamiętać, przy czym to 17 stopni nie jest dostępne cały czas, tylko ono jest po prostu, włącza się jak wolno jedziecie albo stoicie w miejscu, tak? Czyli to jest na tym hydropneumatycznym prawdopodobnie zawieszeniu, wtedy się to aktywuje, no ale te 17 stopni jest dostępne i to jest bardzo duża zaleta tego pojazdu, na pewno. Pancerz nieistniejący praktycznie, ten przód coś tam potrafi odbić, bo on jest, widzicie, tak skoszony, więc czasem pociski potrafią się po prostu od niego zrekoszetować, ale poza tym wszystko w ten czołg wchodzi. Prędkość jazdy mamy około 60 km na godzinę, czy 60 km na godzinę do przodu, do tyłu 20 km na godzinę, też całkiem spoko. Dynamiczny czołg, całkiem fajnie jeździ, wysoki ma też stosunek mocy na tonę, więc to też jest ok. Kamuflaż i zasięg widzenia. Zasięg widzenia to jest tylko 380 metrów i to jest naprawdę słaby wynik, bo są czołgi na 8 tierze, nawet lighty, które mają po 410 metrów zasięgu widzenia. Ten ma 380, więc tutaj będzie trzeba to troszkę dopakować zwyczajnie. No ale jakby miał jeszcze zasięg widzenia, to byłby zbyt dobry. I kamuflaż, jak widzicie, w moim przypadku zrobiony z atutem maskowanie i z kamuflażem założyłem na czołg, to jest 35%. To się da trochę podbić, jeżeli użyjecie cichego wydechu, więc to można zboostować, ale moim zdaniem aż tak nie warto, bo i tak nie będziecie mieli lepszego kamuflażu niż na przykład Iwen, tak? Więc nie ma co sensu chyba walczyć z tym. Moim zdaniem lepiej jednak poprawić ten zasięg widzenia, który w tym czołgu jest dość kulawy. Skoro to mamy, to wyposażenie, które ja proponuję. Wyposażenie to jest optyka. Mówiłem, jeżeli chodzi o ten zasięg widzenia, dosyłacz i CVS. Ja mam tutaj optykę wrzuconą na bonus, ale szczerze, jak tak patrzę, ile mam metrów zasięgu widzenia, to można by to w tym momencie przełożyć, żeby mieć większy bonus do świecenia czołgów po prostu. Więc tak sobie zrobimy. Dosyłacz, no to wiadomo. I CVS, tak jak mówiłem, CVS, dosyłacz i optyka. Drugiego zestawu nawet nie mam za bardzo wziętego jeszcze, natomiast zrobiłbym sobie coś takiego, żeby na tym czołgu może zrobić sobie taki zestaw jeszcze bardziej podświecenie, czyli w ogóle wywalić sobie dosyłacz, czyli dać sobie na przykład tłumik, wsadzić go tutaj, żeby mieć super kamuflaż, dać sobie optykę i CVS i po prostu w momencie, kiedy nam się trafi dobra mapa, dobre losowanie, czyli na przykład nie będziemy mieli LC i Wena przeciwko sobie, to wtedy spróbować sobie po prostu pograć pod spota. Będziemy mieli 471 metrów zasięgu widzenia, będziemy mieli CVS-a i będziemy mieli 43% kamuflażu, więc myślę, że taki drugi zestaw może być, ewentualnie zrobić zestaw totalnie pod walkę, czyli wziąć sobie na przykład dosyłacz, wziąć sobie stabilizator i załóżmy punkty wytrzymałości. Jak was rzuci na Himmelsdorf, Ruinberg, tego typu małe, ciasne mapy, żebyście byli tam w stanie coś tym czołgiem więcej porobić. Ale ja sobie pogram w ten sposób. i myślę, że powinno być w porządku. Niestety trzeciego zestawu się nie da zrobić. Załoga czy modyfikacje polowe? Dobra, najpierw modyfikacje polowe. Przez to przejdźmy, to będzie dość szybkie. Tutaj mamy 2 km do szybkości jazdy naprzód. Moc silnika, mówię, jest dość wysoka na tym czołgu, więc nawet jeżeli te 3% stracimy, to raczej nie powinniście poczuć, a 2 km to zawsze jest jakiś mały bonusik. Celność poprawiona działa oczywiście, bo czas celowania można by zmniejszyć, ale on przy tym zestawie, który mam, wynosi 1,84, to już jest ok. A celność się przydaje, bo czasem z daleka tym czołgiem się troszkę jednak strzela. No i tutaj oczywiście prędkość cofania, która się zawsze przydaje przy uciekaniu z krzaków, wyjeżdżaniu z krzaków, albo jak podjedziecie na górkę, strzelacie z tych 17 stopni opuszczenia, chcecie się cofnąć szybciej, to te kilometry mogą wam się przydać. I na slot wziąłem sobie tutaj siłę ognia, bo z mobilności i tak w żaden sposób nie będę korzystał, a z tej siły ognia trochę mogę skorzystać. Więc tak to wygląda. No i załoga, 3-osobowa załoga. Mamy tutaj Braterstwo Broni, naprawę, maskowanie, zwiat, oczywiście koordynację, niebezpieczeństwo. Tutaj nie ma za bardzo co innego wybierać. Na dowódcy żaden z tych perków nam się nie przyda. Atut bonusowy to jest oczywiście zasięg widzenia znowu do zeznania. Dodatkowo ekspert w komunikacji, no bo to czołg lekki i te 1150 asysty jest bardzo łatwo szybko nabić i przechwycenie sygnału po to, żeby szybciej się żarówka zaświeciła i żebyśmy mogli się szybciej wycofać i uciec i wiedzieli, że mamy spota. Więc tak to wygląda tutaj. Celowniczy tak samo, 3 podstawowe perki, potem strzał z biodra poprawiający rozrzut działa, szybkie celowanie, które po prostu przyspiesza celowanie, jak sama nazwa wskazuje, i wyznaczony cel, no bo jednak jest to czołg lekki i to może nam się po prostu przydać. Czy można wziąć coś innego? Można. Może snajper jest fajny, bo mamy burzaki, mamy 3% większe uszkodzenia do modułów. Być może te burzaki byłyby całkiem fajne. Zbrojnicz może być też całkiem w porządku. Koncentracja myślę, że nie. Ale jakbyście wybrali te 2 perki któreś, to też będzie w porządku. Też powinno być ok. Na dodatkowej funkcji ładowniczego mamy desperata, który jest zawsze dobrym perkiem. Bezpieczne magazynowanie, no bo amunicja w takich czołgach lubi padać, i intuicja, dlatego że mamy burzaki i zależy nam na tym, żebyśmy mogli szybko żonglować sobie rodzajami amunicji. No i na koniec kierowca, 3 podstawowe perki, gładka jazda zmniejszająca rozrzut działa, jazda terenowa, która polepsza wartości jezdne tego czołgu w każdym terenie, i inżynier, który daje nam dodatkowe kilometry do prędkości. Hamowanie sprzęgłem bez sensu, ten czołg się dobrze obraca, ten perk jest zupełnie bezsensowny, no i kontrolowane uderzenie też bez sensu na tego typu maszynę. Więc mamy załogę omówioną, mam nadzieję, że wszystko wszyscy wiedzą, możemy sobie odpalić teraz rezerwkę na hajsy, na expa i po prostu skoczyć do bitwy. Ja jeszcze zobaczę, jakie mam mapy zablokowane. To by można akurat wyrzucić, więc ja tu wrzucić lotnisko. Nie wiem, czemu fiordy mam wrzucone, ale ja bym to wyrzucił i bym tundrę tu wsadził, bo mnie tundra irytuje jako mapa ostatnio znowu. Dobra, mamy wszystko, to lecimy. Let's go. Rzekowy Bryton ma 380, za to Premga 410, balans da, kamrat da. No, 410 ma chyba czarny bulldog też na przykład. Wiesz, no gdzieś oni muszą, dostać... Gdzieś muszą dać po dupie niektórym parametrom, jeżeli inne są wyśrubowane, a na przykład ten jest wyśrubowany, to opuszczenie działa, załóżmy, nie? Więc gdzieś mu musieli dać po dupie, no to obcięli mu zasięg widzenia. No dobra, tutaj sobie zostawimy normalnie z dosyłaczem, pojedziemy na środek, zobaczymy burzaki na początek i spróbujemy może jakiegoś lighta przechwycić, bo tych lightów jest dużo, są dwa bleski, Iwen i Lynx, i jeszcze Arta, i 2 buraski, i Suka. Jest dużo takich miękkich czołgów, więc może się te burzaki przydadzą. Bardzo, bardzo podobny vibe mam na tym czołgu jak na HWK-30, którego bardzo lubię i kiedyś go sobie nawet zmarkowałem, bo na tyle się przyjemnie gra, tylko że to jest bardziej taki czołg średni z opcją lighta niż light z opcją czołgu średniego, tak? Czyli tak jak w przypadku HWK-30, które też po prostu nie jest takim typowym czołgiem. Nie jest takim typowym czołgiem lekkim. Zobaczcie, co te burzaki robią w ogóle. tymi czołgami. Tamtego nie sięgnę, bo jest za daleko. Ach, szkoda. Szkoda. Cały czas się ruszam, bo nie chcę, żeby mnie arta tutaj pacnęła teraz. Ale ogólnie ten wyjazd tu na środek jest całkiem niezły, bo z tego okna można bardzo często artę wyjąć na początku bitwy na przykład. Albo te deczki zaświecić, które się ustawiają na pozycji i czasem jak to jest jakaś lodówa albo coś takiego, to drużyna jest w stanie z tego skorzystać i obić taki czołg nawet. Koncentracja, coś wyświeciłem. Lękajcie się. Dobra. Jeden do garażu. Nie jest to łatwy czołg w grze, nie? To tutaj trzeba przyznać, że na tym czołgu trzeba mieć oczy dookoła głowy, ale to tak jak na wszystkich czołgach lekkich właściwie. Żaden czołg lekki nie jest prosty do gry. Szkoda, że już zwykła pestka. Mogłem szybko przełączyć jeszcze na burzaka. Tutaj jest przestrzał też fajny. Tu warto pamiętać, że tutaj te czołgi widać. Możemy sobie nawet rzucić pestkę jedną. Jak patrzycie na ten, to tak jak tutaj macie tą szczelinę, to tutaj można strzelić czasem. Niestety miasto nam pada, bo nasze 53 TP postanowiło zrobić sobie przejazd tędy. Aż Patriot jest tutaj. Okej. Dobra, nie wiem czy się nie wrócę po prostu postrzelać do tych czołgów. Albo inaczej, ustawię się gdzieś tutaj, żeby mieć przestrzał jak będą wyjeżdżać, bo tak naprawdę miasto i tak już jest stracone w tej chwili. Tam się już nic dobrego nie wydarzy dla nas. Wow, co za bzdura. Tu jest taki krzak, z którego możemy skorzystać. Cofamy się za krzak, żeby on się żeby przestał być przezroczysty. I strzelamy. Wtedy. O kurczę, tam bezetularz jedzie. Dobra. Chociaż... jeszcze myślę, że mogę tu stać chwilę. Trochę skupia długo ten czołg, nie? Może tą celność warto byłoby zmienić, ale ja mam taki problem z tą celnością, że jak grałem sobie te pierwsze bitwy jeszcze zanim go miałem na swoim koncie, to niestety, ale mnie strasznie irytowała celność na tym czołgu, nie? Po prostu tyle pestek, ile leciało obok celu, to była masakra dla mnie. Dobra, dajemy życie naszej drużynie, w takim sensie, że dekapuje. I oni mają czas wrócić, albo zająć tamtą stronę, albo zrobić cokolwiek. O kurczę, mógł mnie zaświecić. On jedzie po mnie, co? Jakby ta lorka podjechała i mi pomogła. Jestem go w stanie sfarmić? No jestem. Czy chcę to robić solo? No niezbyt, ale... chyba nie mam za dużego wyboru. Dobra, nice, brawo. Bardzo dobrze, że go skasowali, bo on by mnie porobił. Niestety. No to było słabe zagranko ogólnie. Prawdopodobnie zaraz ten... Blesk tutaj przyjedzie, tak? Spróbuję się ustawić na tego gościa, bo może on się cofnie na tyle, że go będę w stanie pacnąć. O. Tak jest. To pomogę temu koledze trochę. Bezetula nie wie, że tutaj stoję chyba, więc pewnie wyjedzie na pałę. Jest i Blesk. Spróbujmy go pogonić z burzaka. Ajajajaj. Dobra, jeden do garażu. Problemy. Cierpienia młodego Wertera. Trafię go czy nie? Na 53 TP pojechał się zabić, właśnie. A ta lorka i tak jest głupia. Właściwie zostałem sam. W tej chwili, można powiedzieć. Właściwie jestem już sam tutaj teraz. Nie oszukujmy się. Ej, ta lorka w ogóle gra? On jest AFK, nie? On jest AFK. On po prostu jest awkiem. Co za debil. Jak z takimi durniami grać, nie? Jakby on żył, to ta bitwa była do ogarnięcia i do wygrania jeszcze. No ale nie, po co? Lękajcie się. Wow, co za idiota. Co za idiota. Ta bitwa była do wygrania. Siema lewy, dzień dobry. Staty wyzerowane. Nie wyzerowałem statów, rzeczywiście. Kurczę. Nie wyzerowałem statów. Dobra, potem sumuję jakoś to. Siema Flotar, dzień dobry. Co za chłop. Zrobimy tak, że sobie zresetuję staty. Tutaj. Teraz. I sobie dodam tą bitwę po prostu później jeszcze tylko. Dobra. Siema procent, dzień dobry. Cześć, ale ty mnie procent nie zaznaczasz. Jakbyś mnie zaznaczył małpą, to ja bym widział lepiej. Że mnie ktoś zaczepia. Siema Hexen. Zresetuj teraz pierwszy i tak się nie liczyła. A 4000 nastrzelałem. Chociaż tam nie było chyba nic na ślepo, nie? Zrobione w tym... A, chyba nie. O, dobra mapa. Jakie są czołgi? Jest BatChat i 2 Iweny. Nie będziemy brali tutaj CVS-a, bez sensu. Będziemy sobie grali normalnie jak Medolightem. Bardzo przyjemny czołg, naprawdę... O ile na początku uważałem, że E77 jest fajny, a ten czołg jest taki... taki sobie, to po dłuższej grze ten jest na pewno ciekawszy. Znaczy, kurczę, no wiadomo, od początku było, że Light będzie pewnie ciekawszy od HTK, ale po prostu wydawało mi się, że ten Light nie ma niczego do zaoferowania, że jest takim przeciętniakiem. Natomiast, kurczę, w tej jego przeciętności jest... jest pewnego rodzaju... Jest pewnego rodzaju styl, tak jak kiedyś na przykład Pershing był takim przeciętniakiem we wszystkim, a grało się tym czołgiem bardzo fajnie, mówię kupę lat temu, nie? Albo Havok też nie jest wybitny w niczym, ale ogólnie nie jest też w niczym zły, więc w wielu rolach może się sprawdzić po prostu i ten ma to samo. I ten ma to samo. Więc gra mi się tym naprawdę dobrze. Gra mi się w tym naprawdę dobrze. A te burzaki na nim, no to jest mistrzostwo świata, nie? Ale to jest to samo, co macie na Hawuku, na Czarnym Bulldogu. Więc jak ktoś lubi te burzaki, to... Chociaż one czasem oszukują, nie? Ale jak ktoś lubi, to będzie zadowolony z tego. Do walki z lightami ten czołg jest... Ale tutaj się dali obić wszyscy. Jezus Maria. No niestety, cudów nie zrobimy, bo nasza drużynka chyba też nie oddycha znowu w tej bitwie. Szkoda mi tamtej bitwy, bo ona była do wygrania, mówię. Jakby tylko ta lorka skończyła tą sukę, to ta bitwa była do wygrania. Znaczy jakby ogólnie grała, nie? To by była do wygrania. Kolega se tutaj korzysta też z krzaczków. Trochę mnie martwi ten, bo tam Chrysler pojechał, BatChat, tam pojechało ogólnie dość dużo czołgów, nie? Więc ja nie mogę jechać i szukać go. On mi da jeszcze jedną pestkę, nie, niech tak, dobra. Schowam się za to drzewo, może jakimś cudem mi się uda nie zebrać od niego strzału. Może mu nawet damy pestkę, tak jest. Ale spota dostałem znowu, nie? To tak na zasięgu właściwie maksymalnym, a dostałem tego spota. No widzicie, różne rodzaje amunicji, nie? Tutaj. I z APCR-ów postrzelacie, i hitów potrzebujecie na takie twardsze czołgi, i te burzaki są przydatne. Można tym i posnajpić, i można tym oświecić. Ale obrażenia też się zrobi, bo jednak mimo wszystko trochę ten czołg tam zadaje tych strzał, zadaje tych obrażeń na strzał. Może bez szału, no bo to czołg lekki jednak, ale i tak przyzwoicie się strzela. Dobra, light spadł, więc mamy plusik mały. Niestety Iwen żyje non stop. Teraz to opuszczenie działa szalone. Light mnie zaświecił chyba. No powiem wam, że ogólnie to jest też ta bida, bo na środku te lighty nasze spadły i ten ich Iwen robi co chce. Po prostu robi co chce. Pytanie jest, w którym on stoi krzaku, nie? Bo jak wjechał tu, to może by się go dało ubić. Kurde, ja mam spota non stop, czyli ten light tu stoi. On tu musi być gdzieś. Lękajcie się. No jest. Dobra, jest 2-9, to nie ten. Nie oszukujmy się, tu nic dobrego się już nie wydarzy w tej bitwie. Lękajcie się. Tamta strona została przegrana, środek został przegrany, tam zostało przegrane. To jest bez sensu wszystko tutaj. Więc jedziemy się cofnąć. Dziękuję bardzo za rajda i zaraz zobaczę kto, co i jak, bo że tak powiem się tu muszę... Ten też tu stoi na pewno tym lightem. Tego po prostu nie widzę. To wszystko. 2-12. A to Radiszka. Dziękuję bardzo. Radziszka za rajda. Siema. Może mnie spotnąć, jak tu leżę, bo tu jest taka dziura, nie? Po lewej stronie. Robiły nas te lighty tak naprawdę, nie? Jeden light, z którego się udało skończyć, to ten po mojej stronie co był, no to tego BatChata. Nasz light jeden się w ogóle wysypał na samym początku bitwy, na środku. Drugi nie wiem co robił i gdzie był, ale cóż. Mam wrażenie, że jak się daje te perki, że pociski mają więcej prędkości o 12%, to mam wrażenie, że taki Pro 46 jest celniejszy, trzeba by przeprowadzić test jakiś. By the way, na WZik jest już 11 tier, pod ikoną czołgu z jakimiś tierami się gra tym czołgiem. 11 tier był zaznaczony, 11 tierem były bitwy samego 10 tieru jakby. To było jako 11 tier kiedyś zaznaczane w tym, tutaj taka była tabelka matchmakingu i to był matchmaking 11-tierowy teoretycznie, nie? Mówisz, że No ciekawy jestem, czy to zmienia tylko i wyłącznie prędkość, czy zmienia trajektorię, nie? No tego nie sprawdziliśmy w żaden sposób, ale to ciężko byłoby sprawdzić mimo wszystko. No jak Radiszka to nie dziękujemy. Dziękujemy. Siema. Full focus, no na czołgach lekkich tak jest, że musisz być skupiony, no. Cały czas coś robisz, gdzieś podjeżdżasz, kogoś spotujesz albo starasz się nie dać spotnąć. Czołgi lekkie są, że tak powiem, bardzo absorbujące. Wiecie, na pewno jest jakaś różnica w tym, jeżeli macie te 12% szybsze pociski. Tylko pytanie jest takie, czy ta różnica jest warta tego, żeby poświęcić jakiś inny perk? Mnie się wydaje, że nie. Że tam są lepsze perki po prostu niż ten perk dający wam szybkość pestki. Jest tylko Blesk, dwie Burę i Selma. Dobra, okej. No wiesz, pewnie będą... Po prostu bardziej się będzie strzelał jak APCR-ami niż jak APK-ami, nie? Zwyczajnie. Dobra, nie będę tam na dół zjeżdżał, bo widzę, że rozjazd jest taki, że chyba nie chcę aż tak ryzykować. Chyba nie chcę... O, tym bardziej, że... A, zbiorę grubo. Dobra, czyli czołg lekki gdzieś tam jest. Można było zjechać na dół? A można było, no. Zawsze można. Teraz już nie ma sensu, bo jak on jest gdzieś ustawiony, nawet jak podjadę tu na dół, to go nie spotnę. Dam się, chociaż Selma tam przejechała. Właściwie, jakbym tu zjechał na dół. Dobra, spróbujemy tak zrobić. Bo to może mnie zaboleć mocno, nie? Bo to jest bardzo ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne, jak nie macie żadnych czołgów wyspotowanych. Takie pierwsze tempo to jeszcze, ale w drugie tempo... Może być bardzo zły pomysł. Ale zrobimy to. Tak. Zobaczymy, czy się spotnę. Dobra, nie mam spota. To poczekamy chwilę. Może od nich ktoś się spotnie, głupio. Rozmawiałem w kontekście skały, w której skały są śliskie. No tak. Więc... No może wpływa to na trajektorię pocisku, tak? No bo wiadomo, że wolniejszy pocisk leci bardziej lobem, a szybszy leci płasko bardziej. Przez to takie na przykład APCR-y na lisie czy na progu wydają się celniejsze, nie? Po prostu jest łatwiej nimi łatwiej jest trafić w miejsce, w które się strzela, nie? Bo po prostu lecą bezpośrednio w to miejsce, a nie takim lekkim lobem. Ale ile w tym jest prawdy, no to nie sprawdzimy tego, bo to... Nie da się, że tak powiem, w kontrolowanych warunkach tego sprawdzać jakoś, nie? Pytanie, czy to jest czy taka trajektoria jest na sztywno ustalana dla danego rodzaju pocisku, czy jest tylko brana pod uwagę prędkość, nie? Kurczę, no tu by trzeba było skrócić. Tak naprawdę. Selma jedzie. O, tamten zostaje strzał. Wydaje mi się, że czołg stoi tu gdzieś. A to by mnie świecił na dojeździe. Wtedy. Świeciłby mnie na dojeździe. Dobra, jadę się wysypać. Jest spot. Okej. Jest ta Selma też. Myślę, że to ramowanie mogło mi się tutaj opłacić, nie? Mam wrażenie, że ja mu chyba więcej zrobiłem niż on mnie. No ja mu zadałem 345, a on mnie 132. To chyba mi się opłaciło. Jednak to ramowanie. Dawaj tym Saladinem. Teraz po mnie przyjedzie Burask pewnie z magazynkiem pełnym prezentów. Gonzalo. WZik, który mnie spotnął. No ogólnie to jest kolejna bitwa w dupę, nie? Tak. Właściwie to jest kolejna bitwa w dupal. Jak tak patrzę. Aha, okej. Okay. Stał ten Gonzalo. Ja tak wyjeżdżałem tutaj, patrzyłem jak na to Gonzalo, czy go wyświecę. Zobaczcie, nawet po strzeleniu dostał spota, więc... Czemu nie robisz 100 strzałów na malinówce w czołg, ile trafi, ile nie, z perkiem i bez perku? Wiesz co, ale 100 strzałów to moim zdaniem jest trochę za mało, to wiesz, to pewnie ci wyjdzie jakaś różnica. Przy 100 strzałach z tym i bez tego pewnie wyjdzie jakaś różnica, tylko czy to będzie wynikało z różnicy w tym perku, czy tylko wyłącznie z celności działa, nie? To... I RNG jako takiego, no. Więcej czy 1000 strzałów, no to rób, no. To, sorry, ale mnie się nie chce 1000 strzałów robić po to, żeby to sprawdzić, nie? To jeżeli miałbym coś takiego wymyślić, to wiecie co bym wolał zrobić? Postawić sobie jeden czołg z drugim, tak jak jakieś 300 metrów, żeby ta odległość jakaś była taka, nie? 300 albo 400 metrów. Złapać czołg na auto-aimie, żeby zawsze było tak samo wycelowane w niego, czołgi się nie ruszają. I stajesz sobie jednym czołgiem na środku i patrzysz po prostu na jakiej wysokości przylatują pestki. I potem mając powtórkę, robiąc tego wideo, można byłoby zaznaczyć, czy te pestki lecą wyżej na przykład, czy lecą niżej, nie? Wiecie o co chodzi. Może było zaobserwować, czy jest różnica w trajektorii lotu pocisku. Myślę, że to szybciej byłoby, można byłoby w stanie wyłapać niż taką czystą celność, gdzie pestki spadają, nie? To może by to coś dało. Też by tych strzałów trzeba było trochę zrobić, ale mogłoby to mieć sens. Lękajcie się. Strzały w ściany z 340 metrów, zobaczcie jak blisko. Nie, bo to też... Tutaj nie zostają też takie ślady, wiesz, precyzyjne trochę, nie? Już bardziej bym, mówię, patrzył na trajektorię lotu pocisku, będąc trzecim czołgiem, który stoi od boku i patrzy na to. Lękajcie się. Może dałoby się zauważyć jakiś jakąś zależność, może. Szkoda tej bitwy. Szkoda tej bitwy. Nie tak jak tej pierwszej, ale szkoda. Dobra, nextik. Może tym razem się uda bitwy wygrać, co? Dobra, pojedziemy sobie na zielone, na pewno. Zostawimy sobie ten zestaw, który mam. Mamy co? Iwena, Bleska, BatChata. Saladin jeszcze jest dodatkowo. To taki zestaw ciekawy. Ładujemy burzaczki i jedziemy. Czasem tutaj podjeżdżałem kiedyś, nie? Ale przestałem to robić. Jakoś zacząłem grać z powrotem tą prawą stronę. Ten środek nie jest zły, ale tam się można zamknąć niestety dość mocno. Patrzcie jaki Iwen jest mały w ogóle. To jest też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Że ten czołg ma strasznie wielki kadłub. On ma kadłub wielkości leoparda. Nie? Taki elc przy nim to jest zabaweczka. Dlatego to ramowanko tego buraska to nie był taki najgorszy pomysł moim zdaniem. To się mogło nawet opłacić. Lansen tam wjechał. Nie widać go. To się zaświeciłeś? Tą burą? Nie. Gdybym wiedział, że ten gość się na dole wystrzelał, to może bym się na niego wysypał nawet. Lękajcie się. Lękajcie się. Wiem, że on szczerze mu pomóc i szczerze miałem ochotę jechać, ale ten Blesk się pojawił. Znałem, że skoro i tak mu tam T34 podjeżdża z dołu, to nie będę ja jechał dodatkowo, tylko zostanę tutaj, żeby tych gości obijać, co będą próbowali się ulewać. A jest ten Blesk. Zastanawiałem się, czy nie strzelić tam. Dobra, jest okej. Trzeba jechać chyba. Lękajcie się. Burzaczek raz. On ma pestki. Okej. Drugi blowjob. Pierwszy był na burej przed chwilą, a teraz na tym. Nieźle. Lękajcie się. Niestety zbiornik nie uszkodził, co mnie trochę martwi. Raz, korzystamy z tego opuszczenia działa, super. Na nim. Teraz burzaczek. Uff! Na 400 prawie, ała. Dobra, Lansen to chyba nie pożyje. I tak za długo. Raz. No i wygranko, teraz najpierw my byliśmy farmieni. A teraz oni są farmieni. Najpierw my, że się przegrywali, a teraz oni za to są tak sklepani, że nie wiedzą, co się dzieje właściwie. Super bitwy, nie? Może to ta sama lorka, co na Ruinbergu. Też taka nie za mądra. Tu jest przestrzał? Myślicie? Nie, bo on tam z tyłu jest. Jakby tu z przodu stał, to może. Ale tak to nie. Panie rykoszet od cycka, no. Dobra, no dobrze, że chociaż te 2000 zdążyłem nastrzelać. Żyjemy ze zestawu naprawczego. Dobrze, chociaż te 2000 zdążyłem, bo to taki wyścig po damage totalny. Okej. Pierwsze wygranko w trakcie tej godziny, ale fajny czołg, nie? Miło się gra. Cały czas. I to działo jest takie przyjemne nawet i jeździ, i ten kamuflaż ma ogólnie naprawdę spoko, nie? Czuję się jak na HWK-30, to dokładnie tak. Bo tam nie było takiego dobrego opuszczenia armaty. Marzy się na obiadek, gołąbki mam, bo w niedzielę Paulinka gołąbków narobiła. I wczoraj były gołąbki i dzisiaj są gołąbki, więc... Dzisiaj mam gołąbki na obiad. Ona robi naprawdę... turbo dobra robi te gołąbki, nie? Co się stało z Kasperkiem? Wczoraj był przecież Kasperek. Naprawdę robi dobre te gołąbki. Ale jeszcze jak gotuję te gołąbki w wodzie tam, tak, wsadzę do gara, to dodaję bulionu do tego i potem tam koncentrat pomidorowy też dodaję i to jest takiej wodzie pomidorowej i to jest turbo dobre. No, sos się robi, no. Wiesz, niektórzy robią sos osobno na przykład, nie? Więc to nie jest takie hop-siup, wbrew pozorom. Ja widziałem też gołąbki, które ludzie robią takie bardziej na parze, czyli wlewają tej wodę, ale tak nie za dużo, nie? A Paulina robi tak, że ta woda jest tak jakby przykrywa zupełnie te gołąbki, nie? Dobra, weźmiemy sobie zwykłą pechę, dlatego że tutaj i tak pewnie będzie jakiś grubas przejeżdżał i go pewnie nie przybije z burzaka. O, mogłem burzaka mieć, to bym go przebił z burzaka. Trochę skiepściłem to. Troszkę. Lorraine 50 ton. Dobra, weźmiemy zwykłą pechę. Lękajcie się. Jej! 2-1 dla mnie. A nie ma arty, nie? Mógłbym się próbować stąd wychylać. A mogłem zagrać dół. Kurczę, nie pomyślałem, bo ostatnio jak zagrałem dół tutaj tym czołgiem, to zrobiłem zajebiście dobry wynik. Mogłem tamtą stronę zagrać jednak. Mogłem tamtą stronę spróbować. Ale teraz to już za późno. Lękajcie się. Okej, never mind. Co ty robisz tym czołgiem? Zajeździsz prawo, lewo, bez sensu. Oni się tu przelewają. Dobra, ja bym stąd uciekał. Nie zatrzymuj się tu, proszę cię. Znowu. Zatrzymujesz w najgłupszych możliwych miejscach. Ej, chyba się wrócę i pojadę na tą stronę jednak, wiecie, bo... O, jest... Selma jest. Ciekawe, czy mu ktoś da. Dostał raz. Będzie miał spota cały czas. Dobrze, że go podspotowałem trochę. O, i spłynął. Super. Dobra. Bo ja tutaj i tak już nie powalczę. Oni za blisko podjechali. Trochę niepotrzebnie tam się ogólnie pojawiłem. Więc jadę sobie tędy teraz. I spróbuję pograć z tej strony. Może będę w stanie tą 704 poświecić. Ogólnie bym chciał tu wjechać, nie? To by było takie optymalne dla mnie w tej chwili, myślę. Podjedziemy tu, sprawdzimy czy coś... Czy kogoś nie spotnę, bo tam gdzieś SU jakieś jest. Niby. Nope. Tu jest niebezpiecznie, jak tego nie mam ogarniętego, bo tam może się okazać, że tam stoi tedeczek jakiś, albo ogólnie czołg, który mnie będzie bił. Zaraz w dupal. Wycofaj się. Tu już nie postrzelam chyba. Za bardzo, chociaż... 704 mogę tu spotnąć zaraz. Ewentualnie. Kurczę, no taki jestem... w rozkroku trochę. Nie? Taki jestem w rozkroku trochę. Bo wszystkie czołgi się świecą, po prostu 704. Jakbym wyjechał do góry, to może byłbym w stanie... coś zrobić. On mnie zaświecił raczej. Ale zanim się odwróci... o, shit. Akurat musiałem oczywiście tą dziurę trafić, co ma między tym kuprem a wieżą. Oczywiście. Teraz 704 się na mnie pewnie uleje i będzie po zawodach, panie wiadrzu. Dobra, ucieknę stąd lepiej. Bo nie wiem, gdzie ta 704 jest. Cały czas. Podjadę tędy. Ech. Strasznie dużo... oho! Tutaj jest coś. Tutaj jak mówiłem, że pewnie z tamtej strony ktoś będzie. Ojejku. Strasznie dużo czasu. Ogólnie kiepsko tą bitwę gram, nie? Dużo złych decyzji tutaj jest podejmowanych. Niestety. Dużo złych decyzji. Ja go nie świecę w żaden sposób. Ojejku, jak się kręcę się jak... nie mogę mówić brzydko, bo to idzie na YouTube. Ale no strasznie się... o Jezu. On mnie zniszczy. Czy nie? On mnie Aston zaraz pokona. Aston pewnie już wyjechał. O, oczywiście. Ojejku. Spójrz, czy zaliczyło 17 rozdział u kogoś. Ale lipa. Nie jestem w ogóle z tej bitwy zadowolony, totalnie. Zupełnie nie jestem zadowolony z tej bitwy, nie? Nie, jeszcze nie widzę 17 poziomu. Nie widzę jeszcze 17 poziomu. Ale to jak ten... rozdział w sensie. Ale to może chwilę potrwać, nie? A jak dawno to zrobiłeś? To ją z kasy ludzie na YouTube się nie dowiedzą. Nie no, to czy wiesz, to coś tam porobiłem, coś tam postrzelałem, ale... no nie jestem zadowolony. Trzeba było tutaj chyba, jak były te czołgi poustawiane, to trzeba było tędy próbować wjechać i próbować tego Astrorexa robić, nie? Tak normalnie, klasycznie. Ja liczyłem na to, że po prostu jak wjadę tutaj, to uda mi się też czołgi w dupal strzelać, nie? A to już było za późno, bo one do przodu pojechały, nie było na nich strzał. Przepraszam. I to tak wyszło ogólnie do dupy. No. 10 minut temu. To poczekajmy jeszcze chwilę, może wskoczy. Jakby mi smakowała jej gąbka, jakby zrobiła tyle błędów w przygotowaniu, co ja zrobiłem w tej bitwie, no to nie byłyby najlepsze. Na pewno. No cóż, czasem jest tak, że się trochę po ten... czasem jest tak, że się przekombinuje, nie? Akurat tą bitwę przekombinowałem, niestety. Tą bitwę przekombinowałem. Iwen, Senlak. Dwie burę, T4-9. Znowu jest Iwen, znowu jest Senlak. Ale zostawimy tak jak jest, nie będziemy brali tego tłumika, bo i tak tu nie będziemy stali w krzaku nigdzie raczej. Dobra, to gramy tak jak ten, jedziemy na początek tutaj burzaczka. Ładujemy i spróbujemy jakiegoś lighta poobijać może. Ale ogromniasty jest ten czołg. Zawsze sobie uświadamiam, jak koło kogoś przejeżdża, nie? Że jest po prostu strasznie duży. Przewróci to drzewo dobrze? Ach, dupa nie przewróci dobrze. Liczyłem na to, że go trafię w tą... To jest źle przewrócone drzewo, on powinno bardziej w lewą stronę leżeć, nie? Przewrócenie go do przodu jest bez sensu, bo jak czołg pojedzie z lewej strony, to nas wszystkich wyświeci niestety stąd. Nigdy tak nie róbcie, nie? To drzewo zawsze musi być w lewą stronę, żeby was stąd zasłaniało. Od tej strony. Ludzie grają czołgami lekkimi tyle czasu, na tej mapie też i nikt tego... Może nie nikt, ale duża część osób przewraca to drzewo źle. Cały czas. Bez sensu. Dobra, spadł Iwen. Co jak co, ale Iwen, no tak się nie gra raczej. Nie jest to na tyle szybki czołg. Ale aktywowałem sobie umiejętność ekspert w komunikacji, przynajmniej, bo złapałem go na ten... Chciałem go przebić, bo tam na zielono było pokazane, że gdzieś mogę go przebić ewentualnie, ale... się nie udało, ale przynajmniej na gąskę go złapałem i go tam sfarmili. Ajajajajaj. Lękajcie się. Chociaż tyle. A co to za hatak tam podjechał nasz? I z trzeci. Okej. To jest ciekawa koncepcja. Lękajcie się. O, kunce pancer się ruszy. Super. Super w porę. Wezmę tego burzaka, bo liczę, że może znowu tą burą podjedzie tak, że go będę widział. A, no widzieć widziałem, tylko kurczę, niestety nie trafiłem. Skodula. Do środka nie mogę wjechać, bo jest za dużo czołgów tutaj dookoła cały czas. Niestety. Dobra, chyba APCR-y zaczniemy używać, bo te burzaki są spoko, nie? Jakbym go trafił, to by było fajnie, tylko że jak on się zaświeci, ja strzelę, to on już zaczyna się cofać po strzale i te peski nie zdążą dolecieć, bo niestety te burzaki są wolne. 1000 metrów, a tu mamy... Teraz. Naprawdę? Co? Czyli zaraz, co? Czy one szybciej lecą, nie? Byłem przekonany, że te APCR-y są szybsze. Tak naprawdę one nie są takie szybkie jak na HWK-u, nawet... Ale i tak się strzela nimi lepiej niż APK-ami. To na pewno. Ale w ogóle... To jest dziwne. Najszybsze są Chiny. No rzeczywiście wolno lecą te APCR-y trochę. To by się zgadzało. To by się nawet zgadzało. Znowu jest 1:5. A nie rozumiem, dlaczego nasi próbują ich atakować. Dlaczego próbują wjeżdżać w nich w taki głupi sposób. Tu w takiej sytuacji trzeba stać i czekać, aż się zaczną wywalać oni. A na razie to się my wywalamy jedynie. Oho, au. No i właśnie dlatego, że to drzewo nie było przewrócone, to mnie ten burask zaświecił. Dlatego dostałem spota, bo to drzewo jest źle przewrócone. O to tutaj chodzi. W tym drzewie. Dlaczego ono musi być przewrócone w lewo? Właśnie dlatego. Lękajcie się. Co chłop został zezłomowany. I to jak? Ale elegancko. Elegancko siadło. Lasiek z plaży też wraca. No wiesz, to nie jest może miejsce dla Pershinga, ale z drugiej strony jak nasz IS-3 pojechał. T-28 prototyp, który jest czołgiem, który mógłby tam jechać, bo ma i pancerza trochę i ma szybko strzelające działo, które mocno bije, to sobie kampi, nie? No bo przecież ludzie mają do głowy wbite, że jak TD-czek, to znaczy, że musi stać na końcu mapy w krzakach, no to nie możesz pojechać do przodu. Pomimo, że takie czołgi albo taka WZ-a to nie są czołgi do stania i kampienia. W żadnym wypadku. No ale... cóż... Wow. No i mamy problem, dlatego że on je, to jest tubiosz, z tego co widziałem, to jest tubiosz. Ja tutaj zajmie miejscówkę, a nie wychylimy się w żaden sposób, żeby go obić, niestety. Bo od tej strony nie podjadę, bo go pilnuję. Chociaż teraz jak tak patrzę... Tylko, że niebezpieczeństwo jest takie, że po prostu... O, chciałem na tamtą stronę pojechać. Znowu 2-7. Wow. Świetne są te bitwy dzisiaj. Naprawdę... super bitwy. Co jedna to lepsza. Albo w jedną stronę wyścig po damage, albo w drugą stronę wyścig... Aha, okej. Okay. Jeszcze te 4-9 jak mnie walnie z tuby i już mamy komplet. Ha, bura, okej, okay, super. A gdzie nasza Skoda zginęła w ogóle? Ciekawe, nie? Czekajcie. Co to jest? Tu jest Skoda T56, okej. Okay. No. T-28 prototyp. Chłop ma na nim rozegrane, no ma 280 poziom, to ma pewnie z 600 bitew, jak nie lepiej. Jednego Marka zdążył nabić, to nie jest snajperem, no. W prototypie. Można, można. Że to nie ma sensu, a kto by się tam przejmował? Że to jest bez sensu. Co tam? Lękajcie się. Jest tedeczkiem, więc stoi z tyłu kamepi. Wiecie, ja nic nie mam do tego, że te deki stoją w tyłu i kampią, takie, które się do tego nadają. No niech se Striwa zrobi, załóżmy, nie? Ale te, po co te 28? Bez sensu. Bez sensu. Zamiast osuwasza daj cichy wydech. Mam długi zestaw taki, ale tak jak mówię, ten czołg nie jest czołgiem lekkim, tak. Takim 100-procentowym. On jest bardziej... czołgiem średnim z funkcją lighta dla mnie. I dlatego ten dosyłacz moim zdaniem na nim jest istotny, żeby go mieć, bo jednak dużo... Zobacz jak ja dużo robię obrażeń w tych bitwach, jak na czołg lekki. No to jest drugi wynik w ogóle, a chłop nas strzela o 2400 i o no dobrze gram, to jest super pomysł. Tak trzeba grać właśnie tym czołgiem. Było obrzydliwe. Dobra. 9 minut. Lecimy. Niektórzy grają tylko na wyjebce i nie chce im się myśleć. Nie, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tylko wiesz, to bardzo często są potem te same osoby, które przychodzą i narzekają na randomy, tak? Albo na drużynki. Przychodzi chłop i mówi, o Boże, zrobiłem top damage, a moja drużyna nic nie zrobiła. No, może dlatego, że cię zabrakło tam, gdzie powinieneś być. To, że zrobicie sam damage, to nie znaczy, że dobrze zagraliście bitwę bardzo często. Może bardzo często, czasem tak się zdarzy, nie? Że zrobicie dużo damage'u, ale to nie znaczy, że dobrze zagraliście bitwę. Bo nie wykonaliście swojej roli, bo czołgi mają jakieś swoje role w bitwie też. Oprócz samego strzelania i zadawania uszkodzeń. Nie wiem, jeżeli będę jedynym lightem w bitwie, pojadę pod czerwoną linię, będę sobie strzelał i nastrzelam długi damage, to nie znaczy, że zagrałem dobrą bitwę, nie? Bo na prochorówce załóżmy, nie? Bo byłem jedynym lightem w bitwie i zależało ode mnie to, żeby moja drużyna miała do czego strzelać, żeby spotować, nie? Co robię w pierwszej kolejności? Jadę wyspotować te czołgi tutaj lekkie, tak? To jest moje zadanie najpierw. Na sam początek bitwy. Oczywiście nie trafiam nic. Staram się ustawić tak, żeby te czołgi lekkie, które są zbyt, że tak powiem, agresywne, żeby je wystrzelać. Strasznie tu długo żyją w tym miejscu, nie? Te czołgi. No akurat się tak do dziury schowały, że... No i będą problemy. Raczej. Szkoda, że nie trafiłem nic z tych strzałów praktycznie. Słabe jak na strzał z burzaka, 276 tylko. Ajajaj, widać mnie było. No. Myślałem, że mnie nie będzie widać. Ale kurczę, taki skrawek nie musieli pacnąć. Taki skrawek. No. Taki skrawek. Dobra, to jeszcze tragedii nie ma, nie? To jest jeszcze do ogarnięcia. Ale na przykład zobaczcie, nigdy nie stawajcie w tym miejscu TD-kiem. Bo tu jak stajecie, to was stąd czołgi mogą zaświecić. Nigdy nie stawajcie po prawej stronie. Zawsze musicie stać tak, że jak wyjedziecie do góry, to z tamtej strony jesteście jakoś osłonięci, chociaż trochę. Nigdy tak, żeby was było z prawej strony widać. Ale się dałem obić bez ceny. To tak za taki głupi strzał, nie? Zebrałem tyle hapeków. Stał tam. Chciałem tam strzelić w krzak na ślepo nawet. Ciekawe, czy właściwie to ja muszę do góry wyjeżdżać. Mógłbym tak stać, skoro ten BatChat świeci. To mógłbym sobie tak stać, nie? Czemu nie korzystam z 17 stopni? Też jak gamoń. Zachowuję właśnie. Bez spota? Nie, jest jednak spot. Ale dobra, ale mi się łatwiej na pewno cofnąć. Wojder zrobi unboxing. Szaleństwo. Ciekawe, co mu wypadnie. Dobra, jest 6-3, więc już jest trochę lepiej. Będę go w stanie pacnąć na ślepo? Czy nie? Pewnie za którymś strzałem może wejść. Hehe, pewnie za tydzień. No, z miesiąc mu pewnie zajmie. Czy on by tam był jakoś do... O, jest Iwen. Na gąsce. Niestety nikt go nie dowali. Ajs, dobrze. Elegancko. Nice. Kurde, to opuszczenie działa jest naprawdę fajne, tylko... Po co aptekę naprawiać? Przecież nic nie zmienia. Jak jest zniszczona, to ci zmienia. Na pomarańczowo nic nie zmienia. Powiem wam, że kurczę, trzeba pamiętać o tych 17 stopniach. Trzeba sobie to wbić do łba i wtedy naprawdę idzie z tego korzystać dość często. No zobaczcie, w takich sytuacjach jak tutaj to jest dużo bezpieczniejsza pozycja do strzelania niż podjeżdżanie do góry, ale trzeba mieć w głowie, że macie taką możliwość, nie? Że nie musicie wyjeżdżać tak daleko wcale. Że możecie to robić. Jakbym tak grał od początku tutaj, czyli tak bym zebrał te dwa strzały, bo ja je zebrałem dlatego, że wysoko musiałem wyjechać do celowania, ale można było tego uniknąć z tego co mi się wydaje. Ciekawe, gdzie to Su jest teraz. A jest tutaj. Jedna pecha, aha, okej. Okay. Po to, żeby była naprawiona, tak. I po to, żebym 90 sekund czekał na naprawkę, która może mi się zaraz przydać do naprawy gąsienic, albo zbiornika paliwa, albo działa, albo czegoś tam. Że to jest w ogóle głupie, nie? Że ta optyka, jak jest uszkodzona, to nic nie robi. Powinno być tak, że nie wiem, zmniejszy o 10% zasięg widzenia, dajmy na to, nie? To... Ale tutaj jest trochę takich, że tak powiem, pozostałości w tej grze, które nie mają sensu, tak jak na przykład te radia i ich zasięg. One też nie mają sensu ogólnie. Są takim bardziej reliktem pierwotnych założeń tej gry. Co robię w pierwszej kolejności, znaczy się jak wstanę, zawsze się przyciągam z głośnym. Znowu na tego Amerykanina. I tak kampiłeś całą bitwę jak Light. Tak, dokładnie. To, że wystrzelałem im lighty i to, że pojechałem na początek ich to powinienem jechać się zabić, nie? Skoro widziałem, że chłop od nas pojechał w krzak, to po co miałem mu? Popatrz, on zrobił służbę patrolową prawdopodobnie. 4700 na świeciu. Gościu. Wiesz, na siłę nie ma co też robić. Jeżeli masz 3 lighty, jeden jedzie świecić w odpowiednie miejsce, to reszta może stać i mu po prostu pomagać, nie? Jakbym ja był jedynym lightem, to próbowałbym najpierw przechwycić tego lighta od nich, a potem próbowałbym sam świecić. Ale skoro chłop stał w dobrym miejscu, po co mu się wcinać? Bez sensu. Warto było wziąć tego parka na asystę. No, tym razem nie weszło, no bo on wszystko świecił, nie? Tak jak mówię, to jest taki... Nie traktujcie tego czołgu jako stricte lighta, bo to nie jest else even, tak? To nie jest kołowiec, to nie jest... co tam jeszcze jest? Czekajcie, co tam jest jeszcze z lightów takie typowe lighty usmotirowe? To nie jest T92, tak? Na przykład, to nie jest Senlak nawet. To nie są czołgi takie typowo do świecenia. To jest bardziej Havok, tak? Czyli taki czołg, który trochę jest czołgiem średnim mimo wszystko. Ale ma ten bonus do kamuflażu, że jak się porusza, to ma taki kamuflaż, jakby stał w miejscu, co mu daje dużą przewagę nad czołgami średnimi właśnie na przykład. Dobra. Okej. Słuchajcie, tyle w tej godzinie z. Zobaczymy sobie statystyki. No niestety 2 z 6 bitew, tak naprawdę 2 z 7, bo tej jednej bitwy nie ma tutaj zapisanej. Udało się 2127 nastrzelać średnich uszkodzeń, czyli o 10 uszkodzeń za mało. Jakby była tamta pierwsza bitwa, to by było pewnie trochę więcej. WN-y się zgadzają, wszystko się zgadza. Ogólnie czołg dostaje ode mnie okejkę. LT-432 nie jest też takim czołgiem do końca, tylko do spota. Nim walka jest całkiem niezła. On ma pancerz jakiś jak na czołg lekki. Daje okejkę temu czołgowi, jest fajny, przyjemny, warto... Jak się nim więcej gra, to wtedy człowiek pamięta o 17 stopniach. Korzystajcie z tego, bo to jest naprawdę bardzo dobre. No i przede wszystkim nie wywalajcie się głupio, tak? Ale to chyba każdego czołgu się tyczy. A skoro dobrnęliście do końca, to zostawcie też łapkę w górę, zostawcie komentarz pod filmem i widzimy się w kolejnych zabawach w godzinie z. Kolejna godzina z będzie z TSM 60. O. Do zobaczenia, pa pa.